No cześć, witam wszystkich jak leci, a więc nie mamy żadnych tokenów. Co się stało? Wszystko straciliśmy? Nie! Jest zdecydowanie lepiej niż myślałem. Zdobyliśmy 5 tokenów w końcu i staliśmy się chwalebną, glorious, plemienną hordą. Bohemi mówią, że dadzą nam pokój. A powiemy, że relinquish objective samosiae. Co? Wal się. Nie ma mowy. Reject. Mamy nową decyzję, gdzie możemy wydać pieniądze albo ludzi, żeby wziąć więcej metalu. Nie obchodzi mnie to. Więc teraz jesteśmy lepszym poziomem, no jesteśmy na większym poziomie rządowym, czyli zaawansowany mamy bardziej rząd, mamy biurokrację, już nie jesteśmy takim durnym plemieniem, nie jesteśmy przygłupami, nie jesteśmy Rosjanami, jesteśmy Ukraińcami. A więc mamy Glorious Nation teraz, to jest, to wiem, to pisze Gurren Government, czyli teraźniejszy rząd, więc jesteśmy hordą, tak jak było poprzednio, ale jesteśmy Glorious Nation, czyli mamy lojalność 15, więcej legacy zbieramy o 35%. Brawo. A niestety dekadencji mamy więcej, 35 bodajże, tak, 35% malusa, malus. Mamy więcej generałów. Mamy też mniej punktów potrzeba, żeby nasze wojsko stało się lepsze. I mamy też conversion bonus, czyli 10%. Jak mamy jakichś Bałkanów czy jakichś innych pacanów, oni się szybciej staną, szanse są, że szybciej staną Germańcami. O co chodzi? Sarmacja powiedziała wal się. W Pomeranii wybudowaliśmy coś. To bardzo dobrze. A trzeba chyba brickworki, chociaż możemy zbudować monument, żeby być... Monument jak rzuci, uważam, trzeba budować. Bo to jest bardzo dobra rzecz. A potrzeba nam 500. Jakbyśmy rzucili tego gościa tutaj, to jest tylko 10 tur. To jest jeden rok tylko szybciej. Bla. Okej, samosiaje wzięliśmy od Bohemii. To dobrze, bo to jest chyba jeden z tych regionów, które musimy zdobyć. Okej, co tu jest? Tu nie ma żadnej armii, więc idziemy naszą armią na tę prowincję, na Sarnię, bo to jest nasza prowincja i chamy niech się odpierniczą od nas. Widzimy, teraz mamy lepszy rząd. Jesteśmy lepszym rządem, mamy lepiej zorganizowane plemię. Ok, dalej. Plus jeden progres. Gotones zostało zaatakowane przez tych chamów, bohemiów. Tu jest ich armia, oni mnie atakują. W Hirsecie natomiast ja wygrałem. Zostałem zaatakowany przez bohemczyków, ale wygrałem. Nasz lokalny garnizon, który jest tylko ile tutaj? Nie mamy garnizonu, co do mnie. Ok, i dalej mnie atakują. Nowa piracka flota gdzieś. W Rugie jest epidemia. W Rugie trzeba by zrobić. Może to zrobimy. Trzeba nam. Nie, bo potrzeba soli. Ojeju, to nie. Nie stać mnie na sól. Nie chcę soli. Ok. I mamy progres tokena. Dobra, więc teraz zarabiamy więcej forsy i jak będziemy mieli 500, zobaczymy, czy ta decyzja ciągle będzie, żeby sprzedać tych cholernych niewolników. Dobra. Tak, to jest ten teren i to jest objective. Gotones. To jest też nasze? Tak. Natomiast Sidonia nie. Okej, okay. Jazda. Nie powinno być żadnego tutaj garnizonu. Wyzwalamy nasze tereny teraz. Ktoś tam jest. Rebelianci celtyccy. Wydaje mi się, że powinno być dobrze. Ciężka piechota zrobiła swoje. Normalna piechota też zrobiła swoje. Okej, okay, więc
zanim zdążyliśmy wyzwolić tę prowincję od okupacji parszywych bohemiów. Celtyccy rebelianci ją zdobyli przed nami, a my tam weszliśmy i zrobiliśmy porządek. Dobra. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale dostaliśmy taki kop dekadencji, że spadliśmy o 25 pozycji w rankingu dekadencji i kultury. Kultury i dekadencji. A ponieważ w tym nowym poziomie potrzeba mieć więcej produkcji kultury, żeby nie upaść. Więc na razie mamy jeszcze jeden progress token biały, ale jesteśmy na granicy czerwonych przygrywów, więc nie jest cudownie. Możemy pójść tutaj, to jest Bohemii, tutaj nie ma nikogo. Ja nie wiem, może oni wzięli armię niewolników, bo oni, przepraszam, najemników, bo Bohemii jakoś nie widzę ich armii. Dobrze, więc nie jest tak źle, jak myślałem. Silingia. Mamy ekstra człowieczka, więc potrzeba nam, wydaje mi się, produkować więcej kultury. Warta mamy Smokehouse. Możemy wyprodukować Cattle Pens. Infrastruktura i żarcie. Soli nie mamy. Możemy też farmy wyprodukować, które nam da masę jedzenia. Ale jedzenia mamy 11. To nie jest aż tak źle. Natomiast tutaj mamy infrastrukturę żarcie i infrastruktura. To jest bardzo dobre. Import mamy z Wistula, co nam zarobi pieniądze. Bo jak importujemy od siebie samego, to zarabiamy pieniądze. Okej, okay, była bitwa. Wzięliśmy to miejsce. Sarnia jest nasza. A populacja jest tragiczna. Mamy plus jeden progress token, bo stąd ten progress token, bo tu jest to właśnie miejsce, które mamy zdobyć. To jest nasze. Tak, może go ruszać dobrze, więc to nie jest nasze. Mamy 0-0 generała, mamy 1-0 generała, generał Sipo. Mamy 0-1 generała. Ok, więc ten generał tutaj, moi drodzy, będzie 0-1. Ok. Ten generał tutaj będzie 1-0, bo on będzie atakował. Flanker. W open dostaje movement bonus i attack bonus. Wszyscy atakują plus 1 i ruszają się. Ok, super. Jazda. Czy tu ktoś jest? Nie ma nikogo, ale ta armia może być tutaj, mogą tu wejść. Zobaczymy. Ok, mamy generała. Nowy objektyw. Mamy zdobyć tutaj gdzieś daleko w Niemczech Germania Superior. Super. Plus 3 infrastruktury, to mnie nie obchodzi. A skoro zmieniliśmy na nowego generała, słuchajcie, czy jest sens ryzykować? No chyba jest, bo nie ma defensywy terenu, fronty 14. Powinno być dobrze. Idziemy. Idziemy, kurde. Zobaczymy, czy będzie bitwa. Jak nie będzie ich armii, to znaczy powinniśmy wziąć ten region, bez bitwy, bo tam nie ma chyba garnizonu. My go wyzwalamy. Okej, okay, cudownie. Jest ich armia tutaj, widzimy ich armię. Oni mają 55, mamy 89, więc mamy lekko przewagę. Leciutko. Więc ta jedna przegrana bitwa wcale tak źle nie było. Okej, okay, jesteśmy ciągle na białym, więc potrzeba nam masywnej dozy kultury. Więc nie jest lekko. Jak jesteś, masz takie bonusy, bo jesteś lepszy, masz rząd, to dużo dekadencji więcej produkujesz. I teraz widzimy, jak ta gra działa. Że okej, idzie twój rząd i twój rząd idzie do przodu, ale daje ci to, że masz dekadencji więcej. Więc teraz jak pójdziemy do Young Tribal Chieftom, to nie będziemy mieli dekadencji. Ale nie będziemy też mieli tych bonusów. Po Young Tribal Chieftom będziemy mieli Stable Tribal Chieftom. Co mi da Tribe? Aha, bo Tribe jest inny od Hordy, rozumiem.
Chwileczkę, chcę to zobaczyć. My jesteśmy hordą. A tribe daje nam manpower bonus 15, ale oprócz tego nic nie dostajemy. 50% status age reduction. Więc chyba mniej mamy wtedy dekadencji, jak będziemy młodym. Bo to jest tak, młode, jak jest młode coś, młode plemię, młode królestwo, młode konfederacja, plemion, to chiefdom, to jest jeszcze nie konfederacja, to jest młode plemię, to wtedy mamy mniej dekadencji. Jak jesteśmy stare królestwo powiedzmy, albo nawet jesteśmy glorious, czyli mamy wspaniałe królestwo, takie chwalebne, takie dużo chwały mamy, mamy wszędzie bonusy, ale kopa dostajemy w dekadencji. Więc tak to działa, ok. Zaraz zobaczymy armię. W Hirsecie mamy Hunting Grounds. A to chcemy teraz zbudować co? I nie zapomnijmy o tej decyzji o niewolnikach. A w Semnonia, jest sól. Gdzie jest Semnonia? Tutaj. I to należy do Markomanii. Możemy tak naprawdę sprawdzić wszystko teraz. Bo w Windilia nic nie produkujemy. Lojalność, Noble Stomps, Eternally Loyal. Kultura 10, lojalność 10. Oh baby, to chcę właśnie w stolicy. Yes please. 16, 14. I tak produkujemy żarcie. Więc jest ok. Tak. Dobrze, poczekaj. Zrobimy najpierw to prowincję. Teraz to. Ok. Teraz to. Tu nic nie produkujemy. Co chcemy wyprodukować? Rancho? Już produkujemy. Public Works, infrastrukturę chcemy. Ciach, ciach. A tu produkujemy niewolników. Dlaczego tak słabo pracujemy? A, bo są pod pacyfikacją Sidonia, bo już dopiero zdobyliśmy. A gdzie oni idą? Oni idą chyba tutaj. Ta armia gdzieś idzie. Jest naprawdę rozwalona ta armia. Chyba, nie wiem, głodowali czy coś? Mają problemy. Jestem sam ciekawy. Jedziemy dalej. Warta jest ok. Windilia już była. Populacja w Turinium. A no właśnie, w Turinium możemy wziąć jeszcze tak. Potrzeba nam kultury. Ok, Sidonia jest nasza. Odparliśmy atak tych ludzi. Co tu jest? Nie ma żarcia. Ach, tu nie ma żarcia. Available food 6, 0. Więc tu nie ma żarcia. Oni wszystko żarli, dlatego ich armie są teraz takie ranne, ponieważ zabrakło im żarcia. Nam też kiedyś zabrakło żarcia w tej jednej regionie i musieliśmy uciekać. Tu jest żarcia 8. Tu jest żarcia 36. Mnie się wydaje, że oni tu idą do tej prowincji z Ciburgia, gdzie jest żarcia 36. Niech produkuje jedną. Strasznie długo trwa tutaj ta produkcja. Pójdziemy tutaj. Mnie się wydaje, że oni idą tutaj, do tej regionu. Sięgnąłby prowincję, do tego regionu, ponieważ tu jest food 36. Oni chcą się nażreć. I najwięcej żarcia jest tutaj, więc oni przejdą chyba tutaj. Zobaczymy. Może ich uprzedzimy. Tu jest jaki teren? Jaki by nie był. Tu jest
Mountain, jakbyśmy my weszli tutaj pierwsi, to byśmy takim dali w dupę, żeby się nie pozbierali, sukin syny. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o lojalność, 68 tu jest. Jak zbudujemy to, będzie 10 kultury i 10 lojalności. Coś wspaniałego. To jest w ogóle tier 2 kultura, więc to jest wspaniałe, bo mamy, to jest bardzo dobry budynek, tier 2. Daje nam kulturę i lojalność. Fantastyczne, bardzo mi się to podoba. A chcemy jeszcze mieć... Nie, chcemy jeszcze mieć, przepraszam, ekstra pieniądze. 97 i jeszcze potrzeba nam ekstra pieniędzy. I'm very sorry, ale bardzo potrzeba, żeby było 500. I chcemy sprzedać niewolników. Jazda! I teraz jestem ciekawy, czy się spotkamy w tych Tatrach, czy nie. I zobaczymy, jak to będzie. Szlak. Oni poszli, oni chcieli mnie złapać. Okej, oni mnie złapali. To bardzo dobrze. Oni mnie gonili. Okej, jestem ciekawy teraz, co to będzie. Okej, myśmy im zadali straty. Teraz oni nam zadali straty. Myśmy im zadali trochę strat. O nie, dobrze, oni mają flanków, oni mają więcej armii. Teraz tych zaatakują. Ty, oni mają silniejszą tą armię niż myślałem. Stalemate. Oh no. Oni mają silniejszą tą armię niż myślałem. O, no, to bardzo źle. I pursuit. Bohemia wygrała bitwę. Miałem 114, mam 37. Okej, okay, ich armia jest zajebista. Dlaczego ich armia jest zajebista, a moja taka chujowa? No, przynajmniej nie jesteśmy na czerwonym, ale nasza armia jest do dupy. Bohemi mówią, że chcą pokój. Co wy chcecie? Dać wam 250 pieniędzy i zostawicie mnie w spokoju. Oni zdobyli tą prowincję, ten region. I ten region, Samosia, mi się wydaje, tak? Tak, to jest mój. Mi się wydaje, że jak my zawrzemy teraz pokój z nimi, to nie stracimy żadnego regionu. Nawet te, co oni zdobyli, ponieważ oni nie chcą tego. No oni też oberwali tutaj dużo, ale ich armia jest zdecydowanie większa niż myślałem. Jest zdecydowanie większa, więc... Proposing peace, settle peace, view clauses, ok. My damy im 250 pieniędzy, a oni nam dadzą spokój. Dobra, zgodzimy się na to. I nie powinniśmy stracić żadnej... Uciekniemy też od nich. Mamy tutaj niedobitki naszej armii. Okej, zobaczymy. Oni się powinni na to zgodzić. Przecież oni powiedzieli, że chcą ten pokój za 250. A chcemy co? Żarcie, czy chcemy... Food, infrastruktura. Pieniędzy minus 2.
Castle jest Windilia, to jest bardzo dobre. Infrastrukturę potrzeba. W Hillstercie mamy ludzi. W Lemowie zbudowaliśmy. Cattle pens możemy wziąć. Cattle trading required. Tu nie ma cattle. To jest w Lemowie. Ach, bo tutaj jest poza tym. On jest poza, Lemowia jest poza, właśnie, jest jedyny region, który jest poza wszystkimi tutaj trading, jeżeli chodzi o Windilię. Sul, Ranch, to, Cool Side Conversion Bonus, Cattle Training, ok, damy sobie cattle, żeby było więcej żarcia. W Umbria natomiast... Co chcemy? Infrastruktura, money, iron. Nie mamy iron. Mamy natomiast kulturę, trochę dekadencji mamy, ale mamy kulturę i to chcemy zrobić. Wistula. Myślałem, że jestem takim dobrym żołnierzem, bohaterskim generałem, fantastycznym, a jestem do dupy w tej grze, widzę. Więc jest ok. Bohemię wzięli, czy Sidonia jest moja? Nie jest moja, ale jest podbita przez nich. Wydaje mi się, że oni opuszczą tą te regiony, które zdobyli, bo chcą pokoju. Nie wiem, a dlaczego chcą pokoju? Czy oni są na wojnie z kimś innym? Tak, oni są na wojnie z Markomani. Jak oni się zajęli mną, to Markomani ich mogą, oni chcą do Markomani się skupić. Okej. Okay. Była bitwa, straciliśmy Sidonię. Tutaj jest wielki problem. Jesteśmy rajdowani pod pacyfikacją oraz właśnie to wzięliśmy. Okej, okay, ale to nie był, to był independent, tak? Zaraz zobaczymy. Ta Sarnia nie była chyba ich, czyli Bohemi, ona była moja, mi się wydaje, więc nie powinniśmy jej stracić. Dobra, i lecimy. Powinniśmy zapłacić 250 i powinno wszystko być bardzo dobrze. Nie, straciliśmy jedną prowincję. Sukin syny. Jestem niezadowolona, bestia. Jesteśmy na czerwonym w kulturze. Okej. Okay. Co się stało? Jest pokój. Okej. Okay. Bohemi przyszli do nas i mówią, co chcą od nas. No, dobrze, przyszli do nas. Jesteśmy w regressing teraz. Jestem ciekawy, czy ta Luzia jest teraz prowincją. Nie, to jest reg... Nie, jest prowincja. Jest... Mamy prowincję. Czego nam brakuje do tej prowincji? To jest Gotones. Rebelianci i Gotones. Czyli jak my pójdziemy tutaj, bo tu są rebelianci i jest ich 4 oddziały. Czyli jak my zdobędziemy to Samosie, bo Samosia nie jest nasza, ale to są rebelianci celtyccy. Więc ten region jest Bohemii, ale tak naprawdę nie jest Bohemii, bo to są rebelianci. To są... Tam jest powstanie. I my jak go odbijemy naszą debilną, beznadziejną armią... A może się uda? To wtedy cała prowincja będzie znowu nasza. To bardzo dobrze. A nasz król jest zdrówko fair, ale to nie znaczy, że będzie wojna domowa, bo my jesteśmy na drugim poziomie, więc nie, teraz nie będzie wojny domowej, mi się wydaje, tak? Czy będzie? Czy trzeba dojść do kingdom? Jestem ciekawy. Czy to trzeba dojść do chieftom poziomu drugiego? My jesteśmy poziom pierwszy na razie. Jesteśmy glorious, ale jesteśmy poziom pierwszy. Trzeba pójść do poziomu drugiego, żeby nie było wojny domowej? Jestem ciekawy. Okej, okay. Samosiałe jest nie nasze, ale zaraz będzie nasze, mam nadzieję. Rudzie mamy brickwork.
co chcemy w Rudzie? Chcemy chyba zbudować kulturę, mi się wydaje, bo naprawdę brakuje nam kultury. W Taifea mamy ludzi, których możemy wziąć tutaj, żeby zbudowali szybciej i brać kulturę. Cattle Pens jest dobrze. A Pomerania mamy ludzi i możemy ich wziąć do kultury. Okej. Okay. Tak, zdrówko króla jest fair. Mamy ekstra populację w Taifei. A, to już było. Okej, okay. I mamy też ekstra populację w Galicja. Ponieważ... mamy takie zdrowie. Mamy tu clear water. Mamy czystą wodę, więc jest okej. Okay. No cudownie. A mamy pokój i mamy spokój teraz, co jest ważne dla nas, bo dostaliśmy w dupę bardzo od komputera. A zobaczymy, czy ta armia sobie pomoże, zwycięży z tymi rebeliantami i prowincja będzie nasza. Tak naprawdę nic nie straciliśmy. Bohemi nic nie zyskali na tej wojnie, oprócz tego, że dali nam w mordę. Więc nie jest źle. Jedyne, co jest źle, to to, że jesteśmy na blisko czerwonego pola w kulturze. I zobaczymy teraz tą bitwę, czy nasza armia trochę wyzdrowieje, czy sobie poradzi i tak dalej. Nasi generałowie są trochę do dupy. Okej, okay, nasza armia trochę podniosła się na... efektywności. Rebelianci, takich tłuczemy. Mamy problemy z prawdziwą armią, z prawdziwego zdarzenia. Takich tam chłopców, roztropków my sobie rąbiemy. Więc w tej grze można zbudować różne domy, różne budynki, które dają naszej armii bonusy. I to trzeba będzie zrobić chyba. Ale bardzo dobrze, tak naprawdę nic nie straciliśmy na tej wojnie przeciwko Bohemii. Oprócz tego terytorium, gdzie jest ludzi, tak? Czy mi się wydaje? Nie, tutaj nie trzeba, tu gdzie są ludzi na południe. To chyba nie ma... punktu zwycięstwa na mapie, tego kółeczka, więc powinno być ok. Zarabiamy 9 punktów, zobaczcie Legacy. Zarabialiśmy na początku gry 1, więc nieźle. Jesteśmy na 24 punktu Legacy. Ok, Seleucids mają 893. Dobra, nie będę patrzył na to. Myślałem, że dobrze nam idzie. A w Toruniu mamy Smokehouse. To bardzo kurwa dobrze. A mamy kulturę, Street Parlor, co nam daje money, pieniądze, kulturę. Nie mamy bonusu, ale jest ok. Kultura Uber Ales, mi się wydaje. 5 kultury to jest jakiś człowieczek, który pracuje nad kulturą i to jest za 5 lat, więc my to może zrobimy. Mamy też Brickwork, który nam daje to i potrzeba nam tego, ponieważ potrzeba nam człowieczka, żeby pracował, to może zrobimy to, chociaż nie, zrobimy Street Parlor. 4 tury, ok. A notabene, zanim zapomnę, decyzję Slave Markets, my sprzedajemy slaves. Co to za decyzja? Używając tej opcji, sprzedamy 1/4 naszej populacji niewolników. Ale nie więcej niż 10 sprzedamy. I dostaniemy 100 za każdą taką populację. Regiony, które mają więcej tych niewolników, najpierw zostaną wybrane, żeby ich sprzedać. I nie potrzeba mieć, nie muszą mieć te regiony slave market, żeby sprzedać to. A możemy też zrobić dystrybucję niewolników do 10 po wszystkich naszych regionach. I jeżeli region musi mieć więcej niż 3 niewolników, to wtedy rozprowadzamy tych niewolników po naszych terenach. Może to zrobić, ponieważ w Windilia, pamiętamy, mamy wielki problem z lojalnością, bo mamy masę niewolników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mamy 8, nie taką masę, miałem więcej poprzednio, jak nie nagrywałem i oni poszli
zrobili powstanie i przegrałem grę. Więc można by ich sprzedać, można by też ich, słuchajcie, rozprowadzić po imperium. I to teraz różne te, nie wiem, czy tam, gdzie są właśnie te slave markety, pójdą ci niewolnicy, czy nie? Wiesz co, my ich sprzedamy. My ich sprzedamy. Nie będziemy ryzykować. Każdy slave market może redystrybucję zrobić jednej populacji. Aha! Więc ile mamy slave marketów, tyle możemy zrobić dystrybucję. Więc nie, my sprzedamy ich. Bo mamy chyba dwa slave markety, więc... Więc nie, zarobimy 375. Merchants and Patricians, to nam jest niepotrzebne, a Emergency Levy nam jest niepotrzebne. Okej, okay, mamy w Hodori nową populację. Bardzo się cieszę z tego powodu. Była bitwa. Okej, okay, to bitwę, dobrze, była bitwa. Odbiliśmy to, ten region, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Bo mamy całą tę prowincję? Tak, mamy całą tę prowincję i jest zajebiście. Wszystkie są nasze. Więc cudownie, nic nie straciliśmy na tej wojnie, oprócz tam życia naszych ludzi. Okej. Okay. Dostaliśmy plus jeden progress token. Hodoria rajdowana przez Luigi, ale... ale się obronili, to dobrze. Ciburgia ma ekstra ludzi. Bardzo się z tego powodu cieszę. A musicie pójść tak, musicie tu. A jak pójdziecie tu, to nie, to jest minus jeden. Może zrobimy tak, że niewolnicy tutaj, a wy tutaj. Niewolnicy w pole, a wy będziecie budować ten brickwork 18 lat, strasznie długo. Nie wiem, czemu niektóre regiony budują bardzo długo, a niektóre bardzo krótko. To jest tam nieważne i to jest tam... Nieważne tam w Gdańsku. Notabene, ile tutaj jest ludzi? A, 4 oddziały. Mamy generała. 68, revolt risk 0. Nasz król jest... Lojalność 5, food bonus 2. O, okej, okay. Nasz król jest w miarę dobry. Oprócz tego, że, my jest beznadziejnym... jest beznadziejnym żołnierzem. Ok, więc... Może pójdziemy tutaj. Kurde, nie możemy się przebić do grupy średniaków. Jesteśmy w przegrywach. Pierwsza pozycja. Wygrywamy grupę przegrywów. Na szczęście nie dostaliśmy czerwonego tokena jeszcze. A pokój pomiędzy ludzi i gotonami się przerwał. Serio? Co? Oni są na wojnę z Sarmacją, tak? Czy oni mi dają wojnę teraz? Momencik, bo ja tego nie rozumiem. I za rok mnie będzie inwazja? Jeżeli tak, to dosyć durna pozycję mają, bo moja armia jest słaba, ale chyba większa od nich. Okej, okay, wszystkich tych bierzemy i robimy split i idziemy do nich, do tej armii. Mamy 1059 pieniędzy. Wydaje mi się, że pieniędzy mamy wystarczająco, moi drodzy. Trzeba kulturę robić. Bo pieniędzy jakoś dobrze nam idzie. Jeżeli chodzi o pieniądze, więc pieniędzy mamy wystarczająco. Nachapaliśmy się, czas na kulturę. Okej.
naprawdę tu możemy też dać na kulturę. Gdańska. Zbudowaliśmy coś, fajnie. Produkuje kol. Daje nam pieniądze, infrastrukturę. I to jest w Gdańsku. Gdańsk jest tutaj. To jest, pamiętamy, mamy zasięg dwóch, więc za dużo nie mamy tutaj do gadania. Może też zrobić Anchorage, to dostaje pieniędzy 5, bo nie po co nam coal? Czy jest tam potrzebny coal produkowany w Ambri? Możemy sobie 5 dukatów od razu sobie zrobić i to nie kosztuje budynku żadnego. Oprócz tego możemy też sobie zrobić żarcie albo flaksy. Możemy sobie zrobić to. I za jedną turę będziemy mieli budynek herbalisty, bardzo dobrze. Tutaj natomiast mamy to. Czy możemy to przyspieszyć trochę? Nie. Dalej, co mamy? Po kolei. Tu jest dobrze, tu jest za 5 tur, za 6. Możemy dać sobie kulturę. Albo tu go damy. 13, dobrze. Niech będzie kultura. Musimy być kulturalne bestie. Idziesz na kulturę? Nie, idziesz tutaj, a ty nie musisz pieniędzy robić. Jest ok. Budujemy ten slave market, to nie trzeba. 14. Dobra. Masz iść na kulturę. Nie. Dlaczego robisz plus 4? Ojeju, plus 4 tutaj, a tu minus, a tu 3, a tu 2. Bo jesteś pod pacyfikacją, dlatego wujku Timo. Ile? 2 tury. To buduj ten nieszczęsny, kurde, slave market. Okej, okay, Lemovia. Lemovia, mamy następnego gościa i możesz robić kulturę. Silingia, mamy gościa następnego i możesz robić kulturę. Zbudowaliśmy coś? Tak. Hunter Lodge, 5 żarcia. Chyba to jest dobre. 5 żarcia jest dobre. Możemy też zrobić sawmill, który produkuje lumber, który jest z infrastruktura 9. To jest bardzo dobry budynek. Pierwszy raz go widzę w życiu. Produkuje lumber i naprawdę jest dobry. Wtedy bardzo szybko produkujemy ten lumber. Ok. I mamy 9 infrastruktury. To jest coś wspaniałego. Gdańsk. Ach, możesz to zbudować. Wiesz co? Dobra, jedna tura. Belusia. Zbudowałeś coś. Gratulacje. Conversion. Lojalność mamy dużo. Blacksmith. Produkuje metal, to nie trzeba. Training ground. Potrzeba heavy infantry. A to produkuje lumber infrastruktura 9. Bardzo wolno. Możemy to zrobić i wtedy będziemy mogli wyprodukować ciężką piechotę, która jest dosyć dobra, bo ona będzie produkowana w... Tutaj, a czekaj, czy możemy wziąć jakąś... Czy mamy tutaj ciężką piechotę w... Jest tak, w tym... jak to wytłumaczę, czy może... Może następny odcinek to wytłumaczę, do zobaczenia.